Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Czerwca, środa, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Lwowskie Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej Zabytek nie ustaje w staraniach o zachowanie tego dziedzictwa we Lwowie. To m.in. groby Polaków pochowanych na tamtejszym cmentarzu janowskim. Jego członkowie odnaleźli miejsce pochówku śpiewaka operowego i kabaretowego Ludwika Halskiego-Ludwikowskiego i chcą teraz zbudować tam pomnik nagrobny. Lwowskie Towarzystwo Miłośników Dziedzictwa Kultury Polskiej Zabytek od lat zajmuje się porządkowaniem polskich grobów na cmentarzu janowskim. To druga nekropolia po cmentarzu łyczakowskim, na której pochowani są Polacy znaczący dla historii Polski, a w tym powstańcy styczniowi i obrońcy Lwowa z 1918 roku. Wszyscy łyczaków tam, łyczaków czyszczą, robią, cmentarz obrońcy Lwowa. Powstańcy styczniowie, a cmentarz janowski taki trochę zapomniany. To nie jest jedyny cmentarz lwowski, ale ten cmentarz powstał 100 lat później, po Łyczakowie jeszcze w 1883 roku i obszarowo jest taki sam jak Łyczaków. 42 hektary zajmuje cmentarz. No, my się znajdujemy tutaj na polu między pierwszym a drugim i tutaj faktycznie zachowało się dużo nagrobków przedwojennych, prawda? Tutaj na tych polach tak szacujemy około 200 nagrobków właśnie polskich przedwojennych na każdym polu jest zachowanych. W 2021 roku dzięki Lwowskiemu Towarzystwu Bolesawianie z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich mieli okazję porządkować jedną z kwater tego cmentarza. To są kosze na odpady, widać jak duże gabaryty mają. Mieliśmy takich 6 koszy, które załadowywaliśmy odpadami po porządkowaniu grobów. 6 koszy takich już zostało w ogóle wywiezionych, to jest druga szóstka. Z tym, że te grubsze konary z drzew, które cięliśmy, to one już zostały zabrane, pewnie zostaną wykorzystane do opału w kominkach. No, to świadczy trochę o ogromie tej pracy, którą tutaj trzeba było włożyć, ile tych śmieci, odpadów trzeba było usunąć, żeby te wszystkie groby można było teraz zobaczyć w takim stanie, w jakim one są. Co roku Lwowskie Towarzystwo przeprowadza renowacje i odbudowy pomników nagrobnych na tej nekropolii. Polacy dobrze znają cmentarz łyczakowski, na którym groby są w dużo lepszym stanie, bo i skupia uwagę wielu darczyńców wspomagających ich renowacje. Cmentarz tak naprawdę przez wiele lat był troszkę zapomniany, troszkę na uboczu, w cieniu właśnie cmentarza łyczakowskiego, który tak naprawdę skupia działania właśnie wszystkich konserwatorów. Każdego roku prowadzimy tutaj również obóz wolontariacki z młodzieżą lwowską, z licealistami, którzy również pod naszym tutaj nadzorem, pod naszym okiem prowadzą właśnie prace porządkowe. W tym roku Lwowskie Towarzystwo Zabytek zaplanowało budowę od podstaw nagrobka na grobie Ludwika Halskiego-Ludwikowskiego, lwowskiego śpiewaka operetkowego i piosenkarza kabaretowego. Wszystko zaczęło się jednak od odnalezienia miejsca jego pochówku, ponieważ grób został doszczętnie zniszczony.
Wylana już została płyta nagrobna, zgromadzono piaskowiec na nagrobek i przygotowano jego projekt. Obecnie prowadzona jest zbiórka pieniędzy na obróbkę kamienia i wykonanie na nim napisów. Potrzeba na to 6 tysięcy złotych. Zbiórka jest prowadzona na portalu zrzutka.pl pod hasłem Wykonanie nagrobku Ludwika Lwikowskiego-Halskiego na cmentarzu Janowskim we Lwowie. Pieniądze można też wpłacać na konto Towarzystwa Zabytek z dopiskiem Nagrobek Ludwika Halskiego. A teraz blok wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. o budowie nowego chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki. Podczas minionego długiego weekendu obowiązywały w określonych dniach i godzinach zakazy jazdy ciężarówek autostradami. Bolsecka drogówka zatrzymała pojazd ciężarowy, którego kierowca zlekceważył ten zakaz. Mężczyzna jechał z Poznania do Niemiec, przewoził części do mebli. Kierowca został ukarany mandatem. Bolseccy policjanci podczas kontroli drogowych pojazdów poruszających się drogami na terenie gminy Gromadka zatrzymali kobietę, która pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów usiadła za kierownicę. 30-latce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Komendant powiatowy Policji w Bolesławcu powierzył obowiązki na stanowisku komendanta Komisariatu Policji w Nowogrodzcu starszemu aspirantowi Łukaszowi Baranowskiemu, a na stanowisko zastępcy komendanta powołał aspiranta sztabowego Wiesława Borowskiego. Grupa żołnierzy 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej gościła w zespole elektrociepłowni wrocławskich. Celem wizyty było zapoznanie ze strukturą zakładu i procesem technologicznym. Ta pierwsza wizyta była zapowiedzią dalszej współpracy. W Szpitalu Świętego Łukasza odbyło się dwudniowe szkolenie dla pielęgniarek położnych. Jego tematem był poród w pozycjach wertykalnych oraz poród w wodzie. Szkolenie prowadziła położna doktor nauk o zdrowiu Dorota Fryc. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zawarła umowę na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 297, czyli wzdłuż ulicy Kościuszki. Chodnik będzie miał 2 metry szerokości i odseparowany będzie od jezdni przez rów odwadniający. Jego początek będzie przy zjeździe do zakładu IBF, a koniec przy przejściu dla pieszych, nawiązując do istniejącego prawostronnego chodnika. Budowa ma potrwać 7 miesięcy. Pierwszego czerwca rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy w programie 800+. Potrwa on do 31 maja przyszłego roku. Rodzice, którzy chcą otrzymać świadczenie, powinni złożyć wniosek w tej sprawie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Początek czerwca to również początek nowego okresu rozliczeniowego w rządowym programie 800+. Pierwsze przelewy na nowy okres rozliczeniowy poszły już do tych, którzy 800+ dostają drugiego dnia każdego miesiąca. 500 mln zł zostało przelanych rodzicom na bankowe konta w ramach nowego okresu rozliczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca. Kolejna wypłata w najbliższy poniedziałek. To zatem znane już zasady wypłacania tego świadczenia. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty będzie można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Warto więc pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia. Jeśli rodzice czy opiekunowie spóźnią się i wniosek na nowy okres złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania. Przypominam, że jeżeli rodzic chce dostawać pieniądze w nowym okresie rozliczeniowym, to musi złożyć do nas wniosek. Składa się go elektronicznie za pomocą aplikacji MZUS lub własnej bankowości internetowej. Świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Od 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 do 800 zł. Kwota ta zmieniła się automatycznie. Za chwilę jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na czwartek. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
nocy ze środy na czwartek w Bolesławcu będzie 15 stopni Celsjusza, w dzień 20. Wilgotność powietrza 90% w nocy i 60% w dzień. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Ciśnienie atmosferyczne 1017 hektopaskali. Wiatr do 10 km na godzinę wiał będzie z kierunków zachodnich. Świat wokół Ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje Ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi.